Pred svetim Kirilom i Metodijem Slovjani ne imali nikakoj abecedy. Jedino tri języki, latinski, grecki i jevrejski, byli uznawane dostateczno świętymi, daby pisati w nich Biblię. Uczyteli Slovjanów stworili im glagoliczską azbuku, ustandaryzowali ich język i przełożyli Ewangelię i chrześcijańskie modlitwy na słowiańskie, z dozwoleniem zapadnych i wschodnich cyrkwi. Ich dalekoględne dzieła otworzyli wrata słowiańskim plemenom do światowej teologii, nauki, filozofii i polityki tamtej epochy. Tutaj tekst jest przedsłowie do pierwszego przełożenia Ewangelii na słowiańskie, napisano tymi dwoma bratami. Ja jestem przedsłowie świętomu Ewangeliu. Kako proroki predpowiedzieli predzie, Chrystus ide sebrati narody, za to, czto On jest światło wszemu temu światu. To stalo się w naszym siódmym stuleciu. Za to, czto oni rekli, sliepi budut uvidjeti. Глухі услышати слово писемно. Тако, Бога познати єст треба. Із того повода слышите, слов'яни всі, за то, що тутой дар єст от Бога дани, дар Божий. Он єст правой честі, дар душам, хтори нікогда не гніє, тим душам, które jego będą przyjęte. Matej, Luka, Marko i Jovan uczęt wse narody i goworęt. A koli swoich dusz krasotum widjeti chciete i radowati se, grieszną ćmu izgnati, i świeta togo prazdninu odlożyti, i rajski żywot sobie dobyti, i izbiegti od ognie w goręcia, слышите в той момент свой разум. Слышите цілі слов'янські народи. Слышите слово, которо от Бога прийшло. Слово, которо кермі чоловічі душе. Слово, которо крепі серце і разум. Слово, которо готові, даби Бога познати. Без світла не буде радуватися oko, które widzi wsie Boże stworzenie, no jemu wse będzie ni krasiwo, ni widno. Tako i dusza wsiekaka, bez bukw, nie znaje zakona Bożego, zakona kniżnego i duchownego, zakona, który objawiaje raj Boży. A który słuch, który dzwonka groma nie słyszy, może bojati się Boga? I nozdra, które nie niuchaje te cwiety, kako Bożie cudo możete razumieti. I usta, które nie czują słodkosti, tworęt człowieka tako, kako kamień. Wyższe od tego, dusza bezpiśmienna, jawiaje się w ludziach mrtwa. To wse, co my, brati, jesmo obdumali i govorimo dobrą pomoć, która wszystkich ludzi oddzieliti będzie od zwierskiego żywota i rzędności, dabyste nie imali razum nerazumny. Za to, że w cudziem języku słyszający słowo, kako miedzinogo dzwona glas słyszite. Za to tako święty Paweł uczył i rzekł, molitwą swoją woznoszęci k Bogu, ja chcę samo pęć słowes riekti. I razumliwo govoriti, daby i wsi brati razumieli, a ne govoriti mrak rieci nerozumnych. I tak, kaki człowiek, który nerozumieje, może przedłożyti powietku mądrą, która by riekla nam prawe rieci. Za to, czto kako gnilość owladywaje tielo i wse raz padaje,
wyše od gnoja gnije, kegdy tijelo ne imaje svojego jedanja. Tako i duša vsekaka slabieje v žitju, ako Božjego ne imaje života. I kegdy slova Božjego ne slyši. Reknijmo jeszcze drugą veliko mudrą povjetku k ljudjam, ktori ljubent jedin drugogo, ktori hćunt rasti Božim rastom, ili tomu, kto ne znaje toj pravoj vjere. Kako semjena padajuće na njivje. Tako jest i na srdcach človječih. One potrebują drždja Božih bukv, daby plod Boži rostl ljepje. Kto može rijekti vse opovijesti napominajuće vse bez knjig narody, ktore ne govore glasom razumljivim? Ni niekto, kto znaje vse języki, ne može opisati ich bezsilnosť. Jednakože, nechaj i ja svoju povietku predstavjam i kažu mnogo mudrosti v nemnogih riečach. Gole sunt vse bez knjig narody. Bez oružja ne mogu bojevati s protivnikom duš naših i gotovi sunt, daby stali plenom mug viečnych. No, narody, ktore vraga ne lubite i boriti se s njim silno myslite, otvorite ochotno dveri rozuma vašego, primite oružje, tvrdo v tutoj čas, ktore kujunt knjige gospodjeve, ktore glavu diavolsku močno rastirajunt. Bukvi te, kto bude prijeti, tomu Hristos bude objaviti svoju mudrosť i pismenami duše vaše podkriepi, i apostolami s prorokami vsiemi. A ljudi, ktorí ich slova govorent, možni budunt vroga ubiti i pobiedu prinositi dobrą k Bogu i izbiegti od gnijúčego rozpada tiela, tiela, ktorogo život kako we snie. Ne padajúci, no krepko stojenci, oni Bogu budunt objawiati se kako chrabri i stojati po desnici Božjego trona, kegda ogniem Bog bude sunditi narody. Oni budą radovati se s angelami na vieky, slaviti vječno Boga milosrdnogo vsimi knižnimi piesniami. Bogu pjevati, ktory ljubi ljudi, i bo jemu prinaleži vsia slava. Tobie cześć i chwala, Boží Syne, zajedno s Otcem i Świętym Duchom na wieky wieków od wsego Stwora. Amin.